Siema, witam bardzo serdecznie, z tej strony Harry. Witam w grze No Man's Sky, drugi odcinek z tej gry. Siedzę sobie w tym statku kosmicznym, w którym skończyłem poprzedni odcinek, bo nagrywam jeden po drugim tak naprawdę, bo całkiem przyjemnie się w to gra. Mamy go naprawić, a później zobaczymy, co będzie dalej. Na razie gra nas prowadzi za rączkę, czyli każe nam robić po prostu zadania konkretne. Będziemy się tego trzymać, zobaczymy jak to będzie się rozwijało dalej. Znajdź milion kryształu w ekwipunku. Dobra. Coś mamy tu zrobić w tym statku. Mamy w tym statku naprawić silniki startowe, silniki pulsacyjne. Tutaj mamy łatę hermetyczną, czyli to możemy naprawić. Tego nie możemy naprawić, także... Także użyjemy tego i naprawimy tu. Dobra. Brawo. Silnik startowy. Nieodzowny system podwozia do startów i lądowań. System jest ciężko uszkodzony i do naprawy wymaga galarety diwodorowej i czystego ferytu. Skonstruuj mobilny rafinator, aby przetwarzać czysty feryt. Ohoho! Mamy jakiś mobilny rafinator jeszcze wybudować. No dobra. Skoro gra tak każe, to tak zrobimy. Czysty feryt i galereta diwodorowa to jest do naprawy. Ale żeby mieć czysty feryt, to musi być mobilny radiator. Dobra. Napraw silniki startowe to jest zadanie główne, tak jakby. Wytwórz galaretę diwodorową, pozyskaj diwodór. Diwodoru mamy już 40, także udało się. Galaretę możemy w ekwipunku w ten sposób zrobić. Galareta diwodorowa. Dobra, i teraz mamy to, ale nie mamy czystego ferytu. Także nie jesteśmy w stanie tego naprawić. Tak, bo jest brak komponentów, dokładnie. Napraw silniki startowe, to musimy czysty feryt. Musimy opuścić statek. Idziemy, spróbujemy znaleźć czysty feryt. Rafinator, dobra. Status naprawy. Wymagane zaawansowane materiały. Zalecenie rozmieścić mobilny rafinator. Rafinatory transformują proste materiały. Rafinowane materiały posiadają więcej ładunków. Zaawansowane technologie wymagają rafinowanych materiałów. Rozumiem. Dobra, najpierw musimy blachę metalową wytworzyć. Ok, to już wiemy jak robić. I teraz możemy wytworzyć ten rafinator, tylko jak? Dostęp do menu budowy uzyska za pomocą Z. Rozumiem. I tu jest nasz rafinator. Postawimy sobie gdzieś tutaj przy statku, żeby daleko nie chodzić. Dobra. Wymagane materiały zaawansowany czysty feryt. Napełnij mobilny rafinator paliwem. Użyj E, aby wyłączyć rozmieszczony rafinator. Da się włączyć? A, będzie trzeba węgiel zebrać i feryt. Tutaj są składniki, a tu jest wynik, dobra. Węgiel mamy, bo węgla nazbierałem wcześniej dużo, także spoko. Ale jeszcze... Czysty feryt, ale czystego ferytu to my nie mamy chyba. Mamy czysty feryt? Nie. Znaczy nie mamy ferytu w ogóle, bo to feryt, a nie czysty feryt. A nie, pływ feryt. To z pyłu ferytowego się pewnie robi. Dobra. No to start. Aha. Dobra, potrzeba nam 79 sekund. Nie, 50 nam wystarczy. Dobra, to zatrzymamy, więcej nam nie potrzeba. Rozumiem, że to się już przetworzyło. Dobra, to wróć. Czy jednak to się nie udało do końca? Czy to trzeba do końca? Chyba trzeba jednak do końca. Zobaczmy, czy mamy feryt w tym. No niestety nie posiadam, to jak? To musimy chyba całość zrobić. Dobra, no to start do samego końca. Dobra. I gdzie ten feryt jest? I co to trzeba... O. Aha, i to mamy sobie zebrać do kombinezona. A, rozumiem, to trzeba było wcześniej wziąć. No dobra, dobra, czegoś się nauczyliśmy nowego. Także spoko, możemy wrócić do statku. Silnik startowy. Nie musimy wracać do statku właśnie, wystarczy, że klikniemy w menu. Mamy silnik startowy naprawiony, bardzo ładnie. Wszystkie systemy działają. Podnieś mobilny rafinator używając kółka. No to podniesiemy. Zabierzemy sobie. Będziemy stąd odlatywać prawdopodobnie. Także wszystko zebrane. Znajdź fragment kryształu. duże ilości... Dobra, fragment kryształu w ekwipunku musimy znaleźć. Czy ja mam jakiś... Tak, mam jeden fragment kryształu. Mamy go sobie przeanalizować. Dostaliśmy pewnie tego diwodoru trochę. Diwodoru mamy 9. Stabilna kryształowa forma wodoru, charakteryzująca się ekstremalną gęstością energetyczną oraz stabilnością w ciśnieniach atmosferycznych. Dwodór znaleźć można na wszystkich planetach w formie błękitnych kryształów. Jest kluczowym komponentem paliwa startowego. A, do tego diwodoru też musimy dużo zbierać. Czyli już jest tak, tlen, węgiel, diwodór i sód do zbierania na chwilę obecną. No i pył ferytowy, bo czysty feryt jest potrzebny do przetwarzania, do budowania. Także spoko, już sporo rzeczy się tu nauczyłem. Jest jeszcze bulwa szpiku, którą zebrałem gdzieś tam. Szpiki jaskini nie podlegają domowieniu i nieznane są sadzonki, które można by uprawiać. W związku z tym dziko rosnące bulwy szpiku trzeba zbierać ręcznie. Ale co to daje? Świecąca organiczna bulwa zbierana z roślin szpiku jaskiniowego rosnącej pod ziemią. Z rośliny szpiku jaskiniowego rosnącej pod ziemią. No dobra. Na razie niech sobie będzie. Nie wiem do czego służy, a jeszcze mam uran. W ogóle. No dobra. Diwodór mamy. Możemy chyba wystartować, ogólnie rzecz biorąc. Znaczy, gra nam każe wystartować. Uaa, lecimy! Jak ja mam to tym sterować? Gdzie ja mam lecieć? Wszystkie... Poszukaj odpowiedzi wśród gwiazd. To nie jest gwiazda, kurde. To jest nasza Ziemia. Znaczy, nasza planeta, na której byliśmy. Szukaj odpowiedzi wśród gwiazd. Dobra, to lecimy wśród gwiazd. Chyba musimy wyjść z pola grawitacyjnego tej planety. Chyba tak. Nie będę czytał tych układów i nazw, bo są bardzo dziwne. Przetestuj systemu statku gwiezdnego, przetestuj przyrządy pilotażowe i ciąg. No, ale nie wiem jak. Dopalacz mamy lewym shiftem. Wow! Kurde! Jeszcze szybciej. Między skałkami jakimiś. Dobra, ja chcę wyhamować. Halo! Gdzie ja tu wylądowałem? Nadchodząca transmisja, źródło, numer 4925B. Dobra. Proszę się zidentyfikować, jestem ks. Zidentyfikuj się. Nie jesteś ks sam? Podążaj za ks. Przekaz kończy się równie dziwnie jak się zaczął. Ostatni fragment sygnału wydaje się być zestawieniem współrzędnych planetarnych. Wprowadź dane współrzędnych. Współrzędne chyba tam było. Aha, i teraz musimy dotrzeć do miejsca, gdzie nam... Podążaj za współrzędnym... O, wow, tu jest planeta. Gdzie ja mam to podążać za tym? Podążaj za współrzędnymi i znajdź źródło sygnału. Podleć w stronę znacznika stacji i włącz napęd pulsacyjny za pomocą spacji. Napęd pulsacyjny? To może... A, to może tu, a nie tam. Tu. Kurde. Włącz napęd pulsacyjny za pomocą spacji. Napęd pulsacyjny poleci na autopilocie ku znacznikom współrzędnych. Dobra. Czyli co? Mam to sobie tutaj namierzyć. Nie strzelaj w to! O. Mam nadzieję, że to wyhamuje samo z siebie, czy coś. Ile mam tam do miejsca? Kurde, prawie jak w Elite Dangerous. Za godzinę tam to lecę. Nie, no to nie mamy czasu. Aż tyle. Dobra, lecimy szybciej. Lecimy szybciej, bo nie mamy godziny. Jak jakiś pierścień jakiegoś Saturna dziwnego dolecimy. Dobra, mam nadzieję, że na paliwo wystarczy, bo 39% jest, także niedużo, niedużo. Tam jest jeszcze 40 minut. Ale zasuwamy szybko. Fajnie to wygląda. Wygląda to całkiem przyjemnie. Gra się zapowiada bardzo ciekawie. Tyle lat już w sumie minęło i jej nie odpalałem aż w końcu. W końcu mnie naszło, żeby ją odpalić. No i chyba było warto. Zobaczymy, na razie nie będę jeszcze chwalił za bardzo. Czy on sam wyhamuje? Tak, sam wyhamował, czyli spoko, to nie musimy się tu jakoś sprężać bardzo, bo wychodzi na to, że możemy... Że sam wyhamuje, także nie rozbijemy się, nic nam się nie stanie. Podążaj za współrzędnymi i znajdź źródło sygnału. Dobra, współrzędne mamy, sygnał mamy. Musimy tam dolecieć i wylądować. Co tu jest? Tu są w ogóle jakieś... Znaczy inna planeta jest zupełnie. Tak, to na pewno. Planety są generowane losowo wszystkie komponenty na planetach, także... Inicjacja sekwencji lądowania. Udało się. W jakichś krzakach wylądowaliśmy, ale spoko. Temperatura na zewnątrz 23,6 stopnia. Spoko. O, jaka ładna planeta. Kurde, tutaj jest fajnie. Flora. Biom umiarkowany. No, tutaj to można by się było osiedlić nawet. No dobra. To mamy. Odkryto nową planetę. Naciśnij, aby przesłać i zmienić nazwę. A, escape, sorry. Nie ten przycisk nacisnąłem. Przebudzenie, znajdź nas, wysłuchaj nas, rozbity statek, dobra. A gdzie tutaj można sobie zmienić nazwę tej planety? Czy jest jakaś taka opcja? Kamienie milowe, przepraszam. Tu są nasze planety, tak? Gino, to znaleźliśmy tą. Prześlij odkrycie. No to prześlemy odkrycie, dostaniemy jakieś tam nanity, ok. Flora, fauna, minerały. Odkryte dziś przeze mnie, dobra. A ja bym chciał zmienić nazwę. Czy ja mogę zmienić nazwę? Nie mogę zmienić nazwy, nie wiem dlaczego. Może najpierw trzeba było zmienić nazwę, a później wysłać ją. Ale chyba nie. Poziom dominująca rasa Korvax. No nie wiem, jak tu się zmienia nazwę, dowiem się pewnie. Punkty orientacyjne, minerały, fauna, flora. Myślałem, że wystarczy tutaj, ale nie. Dobra, nie będę się nad tym zastanawiał teraz na odcinku. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest jakaś zepsuta technologia oczywiście. Iskrzące przewody maszyny generują sygnał i wysyłają go w próżnię. Jak ktokolwiek zostawił tę wiadomość, już dawno go tu nie ma. Odszyfruj sygnał, spróbujemy. Dekodowanie. 16, 16, 16. Wpis numer 4925C. Brak paliwa, wykrzyk. Nie udało się dotrzeć do stacji. Ochrona przed zagrożeniami traci zasilanie. Nie mam wyjścia. Krz, pod ziemią. Krz, rozmieścić komputer bazy. Rozmieścić, przepraszam. Oprócz wpisu w dzienniku sygnału zawiera też plany komputera bazy oraz manipulatora terenu, przepraszam. Mam nadzieję, że komputer bazy zawiera też więcej informacji na temat tego, kto pozostawi tę wiadomość. Pobierzemy plany. Skoro już są, to zabierzemy. Komputer bazy. Urządzenie oceny miejsca. Przenośna usługa rejestracji gruntów. Pomyślnie kontaktuje się z Uniwersalnym Archiwum Kartograficznym celem ustalenia własności Ziemi. Pomyślna rejestracja zezwala na budowę modów bez bazy zgodnie z wolą użytkownika. I odkrywamy nową technologię, manipulator terenu. Narzędzie do kształtowania krajobrazu. Zaawansowane urządzenie do przekształcania terenu. Moduł przeładowuje istniejące systemy multinarzędzia, pozwalając użytkownikowi przekształcić teren jak zechce. Nanorurki węglowe i galareta diwodorowa jest potrzebna. To jesteśmy w stanie chyba zrobić. Wybierz misję manipulator terenu w dzienniku. Wydobywaj miedź i skonstruuj komputer bazy. Aby wydobywać miedź, musisz posiadać manipulator terenu. Ok. Czyli... To jest główny, załóż bazę, skonstruuj manipulator terenu. To jest główne zadanie, a to jest dodatkowe. Dobra, to spróbujemy zainstalować ten. Tylko musimy sobie zrobić dwie nanorurki, rozumiem. I galaretę diwodorową, tak? Czy ja jestem w stanie to zrobić teraz? Galareta diwodorowa, jestem w stanie. I nanorurka, dwie nanorurki były potrzebne. Czy mogę? Nie, nie mogę ich stakować chyba. No dobra, ale to jest tylko potrzebne na chwilkę. to się udało zrobić. Zainstaluj wykwipunku komunity narzędzia. Chyba coś nie poszło? A nie poszło. Dobra. Teraz dopiero się zainstalowało. Spoko. Boję się to używać, bo nie wiem, co ja to będę robił. No, robię dziury. No dobra. Pozyskaj miedź. Włącz manipulator terenu za pomocą G. Użyj... Aha, czyli G to sobie przełączam. Nie muszę tym strzelać cały czas. Użyj wizjera analitycznego, aby znaleźć złoża. Dobra, ja szukam złoża miedzi. Co tam jest? Przeskanujmy. Nie wiemy, co jest, to przeskanujmy. Moduł zakopanych technologii. Dobra, ale to nie tego szukamy na razie. Jeszcze zobaczymy, co jest tutaj w tych skrzyneczkach, jak już tu jestem. Tego się pewnie nie da otworzyć, bo to już wiem, że ten Atlas Pass jest potrzebny do tego. Ale... Kapsuła tlenowa, proszę bardzo, bardzo chętnie. Chociaż tutaj, jak widać, tlen nie jest mi potrzebny. To ja mam z tą rdzą robić, wyrzucę to później chyba. Jakąś ikonę dostaliśmy. Wykeńska ikona. Tutaj jest takie... Środowisko... Gdzie... Chociaż nie no, tlen jest potrzebny, dobra. Tlenu nam ubywa. Takie nasze życie bardziej... Czy coś w tym stylu. Dobra. Tutaj jest dużo rzeczy. Skoncentrowany węgiel, dobra, jest... I wodór, też to sobie wszystko zgarniemy tutaj, jak już jesteśmy. Myślę, że poza odcinkiem sobie po prostu pochodzę i porobię dużo, znaczy pozbieram dużo jakichś różnych surowców, żeby później było łatwiej. Tam jest jaka woda fajna. To plaże są w ogóle, dobra. Ale my mamy za zadanie znaleźć, jak dobrze kojarzę, miedź. Miło by było, jakbyśmy znaleźli. Na razie ten... Tu jest tlen, dobra, do tlenu to pójdziemy. Nie jest nam potrzebny ten sód, na to wychodzi, bo tu nie ma radiacji żadnej. Zobaczmy, czy możemy tu coś przeskanować. A, bo to muszę trzymać, dobra. Kamień wiedzy. Tego nie mogę przeskanować. A, bo to już skanowałem, sorry. Nie, moduł zakopanych technologii tu jest. Zrzucony ładunek. Rozumiem. Dobra. Dobra, trzeba tu jakąś kolejność, coś sobie wybrać. Na pewno... Idziemy po tlen, tak. Chyba, że on jest gdzieś daleko. Ale nie, on powinien być tutaj zaraz za tą skałką. Tak, roślina jest zasobna w tlen tutaj, okej. To sobie ją zbierzemy. No i teraz nie wiem, co zrobić z tą miedzią, bo ja... Halo. Nie uciekaj, nie uciekaj. Goldiglica. Goldiglica. Znaleziono jeden z 14 różnych... 14 różnych osobników tutaj. To będzie chyba drugi, tak, drugi znaleziono. Jest złoże miedzi, dobra. Jest złoże miedzi. Oznaczymy sobie i lecimy tam do tego złoża miedzi. Skoro gra nam każe zebrać miedź, no to zbierzemy miedź. Przebiegniemy się tam na spokojnie. Niestety kawał drogi tam jest w sumie. A to zaraz, może troszeczkę sprintem. A może przy okazji sobie weźmiemy, przeskanujemy i coś tu zbierzemy po drodze. Nie będziemy tak na pusto biegać, zwłaszcza, że sprint mi się skończył. A nie, dobra. Biegnę. Tu jest jakaś roślinka, która pozwala nam... Roślina zasobna w deuter. O, a deuter jest nam potrzebny do latania, tak? Jak dobrze rozumiem. To możliwe, że jest nam potrzebne do latania. Czy wodór był potrzebny do paliwa, bo już nie pamiętam. O, tu coś łazi. To jest to, co odkryliśmy wcześniej? Czy to jest coś, co... Tego jeszcze nie zeskanowaliśmy, także nie wiem, co to jest. Hipochifera, hipochifera. To w ogóle tych zwierząt jest sporo. Kolejny, jakiś dziwny dinozaur. Bovitkatikeus. Aha, czyli na zielono oznaczeni to są tacy, których już przeskanowaliśmy w jakiś sposób. Podziemny artefakt. Zrzucony ładunek. Jest masa rzeczy do odkrycia na tej planecie. Co to jest? Szmarit. Zobaczmy z bliska. Masę rzeczy tu jest do odkrycia na planecie. Na jednej planecie można się plątać całymi dniami. Zaawansowany laser wydobywczy potrzebny nam jest. Dobra, no, na przyszłość będzie. Na razie zaawansowanego nie mamy, także możemy sobie tylko jakieś... O, tu jest węgiel, dobra, to pozyskamy. Możemy sobie jakieś takie pierdołki zbierać. Tutaj mnie coś przyatakowało. Halo? Co mnie tutaj atakujesz? Ja nic do ciebie nie mam, ja tutaj tylko tak sobie spaceruję. Dobra, jeszcze troszeczkę zbierzemy. Idziemy tą miedź wykopać w końcu. O, tu są skrzynki. Tu jest węgiel. No, tu non stop można się na czymś zawiesić i... coś zbierać, coś przeglądać. Dobra, nie wiem, czy jest mi ta rdza do czegokolwiek potrzebna. Na razie mam małą pojemność już. Może ją wyrzucę w ogóle. Kapsuła tlenowa. O, kapsuła tlenowa. Bardzo chętnie, cokolwiek daje. Nic nie znaleziono, szkoda. Amunicja balistyczna, proszę bardzo. Dobra, to też fajnie, chociaż nie mam czym na razie strzelać prawdopodobnie, no ale spoko. Galereta diwodorowa też bardzo ładnie, przyda się. Nowy przedmiot katalogu, azotan sodu. O, azotan sodu był już gdzieś. To jest, tak jak sód, może przeciwko radiacji działać. Dobra, tu mamy sodu dużo. Muszę pamiętać, jak będę na statku, żeby przerzucić część rzeczy na statek. Bo po prostu część rzeczy mi jest niepotrzebna. Nowy przedmiot katalogu, powłoka korwaksów. Dobra, wszystko to będzie trzeba poprzeglądać w jakiejś kapsuła tlenowa, też fajnie. A, w ogóle może zainstalujmy jakiś tlen albo kapsułę tlenową. Sprawdźmy, jak działa kapsuła tlenowa. Ustabilizowany i bezpieczny gaz filtracyjny do systemu podtrzymywania życia, łatwo pozyskiwany z tlenu i pyłu ferrytowego. Wydajna metoda długoterminowego zasilania systemu podtrzymywania życia. Dobra, to... jak to możemy Rozumiem, że... Aha. W ten sposób możemy zasilić sobie kapsułą tlenową, dobra. To na razie mamy na full, także to jest spoko. Okej, tu jest już gdzieś miedź niedaleko. O, tu, o, to jest na pewno tlen. Ta roślinka, bo to już pamiętam, tylko gdzie ona się podziała. Halo. Tu jest dużo tych roślinek, ale niestety tą, którą miałem tutaj pod ręką gdzieś... Tu. Nie, to było gdzieś tu wyżej, ale spadłem. Dobra, spadłem niżej. Okej. Nie będę tutaj już kombinował. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda tutaj. To jest miedź, rozumiem. Okej. Manipulator terenu włączałem. Jak to full? Co znaczy full? Ja bym chciał to zebrać. Gdzie jest miedź? Ale nie mogę zbierać. Dobra, to rdzę wyrzuć. Rdza jest nam niepotrzebna w tym momencie. Te bulwy szpikute też nie są potrzebne. Nie wiem do czego służą. Nie wiem co to jest i to jest. No w statku mamy trochę miejsca, chociaż niedużo. W sumie w kombinezonie jest więcej. No ale dobra. Gdzie jest miedź? Chciałbym miedź tu pozbierać. Ja tym. Dobra, to teraz... Nie chciałem wpaść do dziury jakiejś dziwnej. Tam jest pył, a tu jest miedź. Dopiero mam 8. Kurde, dopiero mam 30. Dobra, potrzebujemy dużo. Nie, tu jest pył krzemianowy, to nie to. Tylko tylko tyle, więcej nie ma. Chyba musimy iść indziej. Ale wychodzi na to, jakby tu już nie było. Przeskanujmy jeszcze teren tak. Tu jest też ten pył, a tu jest miedź. No dobra, ale tutaj więcej chyba nie ma. Nie. To idziemy szukać gdzie indziej. Noc się zrobiła w międzyczasie. Przeszukajmy teren pod kątem. Fasola impulsowa. To jest jakaś niezidentyfikowana roślina. Zobaczmy, co to jest. Glacisarius. No spoko. Tu coś leci. Dobra, odkryliśmy nowego, a tam przy okazji odkryłem, że jest kolejne złoże miedzi, także dobiegniemy sobie tam. Dobiegniemy sobie tam jeszcze w tym odcinku, zbierzemy miedź, no i chyba tutaj dużo nic nie zrobimy, bo ten manipulator terenu później... Aha. To było nam potrzebne, miedź jest potrzebna, żebyśmy jakiś ten komputer tam postawili przy naszym statku, a jeszcze będzie trzeba tam wrócić. Dobra, w takim wypadku spotkamy się na miejscu. No dobra, dobiegłem do tej miedzi tutaj, także weźmiemy sobie ją, zeskanujemy, o, i powydobywamy, może tak. Niestety... Wychodzi na to, że mało. O, tu jest jeszcze. Dobra, już chyba mamy. Chyba mamy odpowiednią ilość miedzi. Zbiorę sobie troszeczkę więcej. Musisz tu wracać za chwilę. Jak już tu jestem, to wydobędę trochę więcej miedzi. Dobra. Pójdźmy na plażę, zobaczymy jak to wygląda. Teraz zadaniem jest rozmieszczenie rafinatora, także sobie rozmieścimy rafinator. A że postawimy sobie go tutaj na plaży, o. Do wody wchodził nie będę, bo się boję. Nie wiem, czy on potrafi pływać, czy nie, ale postawimy sobie rafinator tutaj na... O, przed nami. No i weźmiemy, zrobimy... Metal chromatyczny mamy zrobić, tak? Ale to nie jest to mobilne. Aha, bo tu musimy załadować paliwo, przepraszam, tak. Tutaj składnik, czyli miedź. A tu wyjdzie nam materiał, metal chromatyczny. Dobra, to lecimy. Zrobimy go tylko 40, tak jak chce gra. A resztę miedzi zostawimy. Dobra. Do kombinezona. To też z powrotem. Tutaj już więcej nic nie jest potrzebne, ok. Zbierzemy ten nasz. Zbierzemy ten nasz rafinator. Dobra, trzeba wrócić chyba do statku, bo bazę bym zrobił... Chyba, że znajdę jakiś lepszy teren na bazę, nie wiem. W sumie to nie mam pojęcia. Jeszcze się tu nie rozglądałem jakoś tak, zwłaszcza, że jest noc. Zwłaszcza, że jest noc. Tu coś lata nad nami. Proszę bardzo. Jakieś statki przeleciały. Tutaj pod wodą też coś jest, proszę. Niestety coś, co szybko ucieka. Nie da się przeskanować. Tam jest złoże miedzi. A tam jest nasz statek. Który sobie oznaczę. Dobra, 700. Ja do niego wrócę, no i tą bazę, ten komputer postawimy gdzieś koło statku. Zobaczymy, czy... Czy tam jest jakieś fajne miejsce, na którym można by było bazę postawić i... No i zaczniemy rozwijać jakoś tą bazę, nie wiem. Dobra, spotkamy się jak tam dobiegnę. Znalazłem jakąś wiedzę korwaksów. Bokhodim, coś tam jumium. Kamień rezonuje, wytwarza dźwięk, który wypełnia mój umysł. Zaczyna kształtować się wizja. Mechaniczna forma życia zwraca się ku mnie, z jej metalowej powłoki wydostaje się światło, tworzy lśniącą mgłę, która nas otacza. Istota wykonuje gest w moim kierunku. No i przejmiemy tą wiedzę. Widzę przed oczami słowo Korvax. To echo dziwnej wizji, która przed momentem była moim udziałem. Słowo w tym obcym języku wypala mi się w umyśle. Uczę się słowa rasy Korvax, oznaczającego Korvax. No, spoko. Szedłem sobie... Tu jakiś stwór łazi. Szedłem sobie do statku, tak jak było zaplanowane, ale stwierdziłem, że może bym bazę postawił na przykład gdzieś tutaj. Nie muszę przecież stawiać tylko statku, tylko tutaj gdzieś na tych wyspach, na środku. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy jestem w stanie wodę przebrnąć, bo ten kombinezon mam taki słaby dosyć. Ale ja bym chciał na przykład bazę postawić gdzieś tam. A dobra, to możemy pójść w sumie, bo się boję, że się utopię. Ale że to są jeziora... że ze względu na to, że to są jeziora, to spróbujemy je obejść dookoła po prostu i tyle. Chyba, że spadnę tutaj, zsunę się, to wtedy będzie problem, no ale... Zobaczymy. Przebiegnę się szybciej. O właśnie, bo mogę tak zjechać przez przypadek do tej wody. No i nie będzie miło wtedy. Może on umie pływać, nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. Na pewno może wchodzić do wody, także jest spoko. Pomyślałem, że skoro już mam wybrać teren pod bazę jakiś fajny, to zróbmy to tutaj. Później wyżej statkiem gdzieś tu wyląduję bliżej. Albo będę do niego biegał, nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Tu jest jakaś roślina świecąca. Co to daje? Roślina za... A, to roślina zasobna w sód. No dobra, weźmiemy. Coś się zbugowało. Dobra. No i przejęlibyśmy sobie tą planetę. O, tutaj są skrzyneczki na przykład, także koło skrzyneczek możemy gdzieś... Albo w tą stronę. O, tu widać pierścień tej planety. Tu jest jakiś urządzenie... Znaczy, potrzebuję to lepsze urządzenia do skanowania, do wydobywania. O, i na przykład gdzieś tutaj. O, i tu jest bardzo ładna... Bardzo ładny teren. No dobra, postawmy ten komputer, zobaczymy. Bazy, dobra. No i co możemy tu zrobić? Zarejestruj ten teren jako własny. Tak, chcę go zarejestrować jako własny. Przeszukiwanie archiwów kartograficznych. Przegląd archiwów uniwersalnych nie wykazał wcześniejszych roszczeń do tego miejsca. Test sonarowy potwierdza, że miejsce nadaje się pod budowę. Przejąć to miejsce? Tak. Aha, na takim cypelku będziemy mieć, bo jeszcze lepsza byłaby na tej wyspie. No, dobra. Komputer bazy działa. Przeszukaj archiwa komputera bazy. Dobra, przeszukamy te archiwa jeszcze. A to chyba to samo będzie, co było wcześniej. Uzyskiwanie dostępu do dziennika poprzedniego użytkownika. Wpis numer 4925D brzmi. Burze szaleją, wykrz materiałów budowlanych jest bardzo niewiele. Składuję plany schronienia, podczas gdy muszę szybko wrócić. Pobieramy plany. Nauka 5 elementów. Główne elementy infrastruktury. Drewniana ściana do użytku przy budowie bazy. Rozumiem. Dobra. Ale powiem wam tak. Na tym skończymy ten odcinek, a budowę bazy zajmiemy się... Oj, tam kurde, jakieś flagi, nie flagi mi się odblokowały. Dobra. Lampka. A budową bazy zajmiemy się w następnym odcinku. Już zaczniemy od budowania bazy i zbierania komponentów na budowę bazy, bo myślę, że najpierw muszę nazbierać tego trochę. Bazy zapewniają schronienie przed niebezpiecznymi warunkami planetarnymi, pozwalają na doładowanie ochrony przed zagrożeniami. W miarę rozwoju bazy zyskasz dostęp do wielu zaawansowanych technologii. Skonstruuj bazę, by zyskać schronienie przed niebezpiecznymi warunkami. Rozbudowuj bazę, zdobywając nowe schematy budowlane. Wracaj do swojej bazy, by magazynować, przetwarzać przedmioty zdobywane podczas eksploracji. Coś się trzęsie, nie podoba mi się to. No dobra. Mamy na początek zbudować schronienie przed zagrożeniami, także zrobimy to w następnym odcinku. Ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!